Łużyckie Centrum Rozwoju wraz z Lubańskim Centrum Historycznym przygotowało konferencję poświęconą dziejom Lubania. Sześciu prelegentów przedstawiło referaty ukazujące różnorodne interakcje pomiędzy miastem a szeroko rozumianym ruchem odbywającym się na przestrzeni wieków na Via Regia, Drodze Królewskiej. Wiedza zawarta w referatach nie była do tej pory publikowana. Każde z wystąpień oparte było na autorskich badaniach i pozwoliło uzupełnić niejedną lukę wiedzy o dziejach miasta i regionu. Dzisiejsza konferencja historyczna w Lubańskim Centrum Historycznym jest próbą włączenia się lubańskiego środowiska związanego z historią czy z badaniami historycznymi w toczącą się od kilku lat dyskusję nad historią Drogi Królewskiej i jej wpływowi na dzieje ludzi, czy historię ludzi, którzy mieszkali przy tej drodze i miejscowości, które znajdują się przy tej drodze. Na konferencji wystąpiło sześciu prelegentów, przedstawili oni materiał oparty na badaniach autorskich, często wieloletnich. Nie był on nigdy wcześniej publikowany ani prezentowany i uważam, że to, co ludzie mogli dzisiaj usłyszeć, zapewne wzbogaciło ich wiedzę i to, co pokazała też faktycznie rzeczywistość, spowodowało, że rozgorzała po konferencji ciekawa dyskusja. Dyskusja, która myślę jest mobilizująca dla nas, dla historyków lokalnych, aby dalej badać to zagadnienie i wnosić do kwestii, czy do zagadnienia Drogi Królewskiej coraz więcej. Bo nie ulega wątpliwości, że to, co się działo na tej drodze na przestrzeni wieków, ukształtowało obecne oblicze naszego miasta. Bez tej drogi to miasto zapewne wyglądałoby całkiem inaczej. Nieprzypadkowo dzisiaj, nieprzypadkowo akurat taki temat konferencji, parę zdań wyjaśnienia. Otóż będziemy mieli zaszczyt w kwietniu tego roku gościć tutaj tak zwane Miasto Jakubowe. Organizatorem spotkania będzie Związek Miast Polskich. My poprosiliśmy o możliwość zorganizowania takiej konferencji Miast Jakubowych i wydawało nam się słusznym, że zanim dojdzie do tego spotkania Miast Jakubowych z całej Polski w ramach Związku Miast Polskich, warto byłoby, aby taka konferencja się odbyła i aby nam, Lubaniakom, Państwo, którzy będą za nas referowali, powiedzieli, czym jest w ogóle Via Regia, czym jest Szlak Świętego Jakuba i jakie związki z tymi dwoma drogami ma nasze miasto, miasto Lubań. Nie ukrywam, że najbardziej satysfakcjonujące będzie to, że po tej konferencji, oprócz tego, że będziemy mieli wiedzę, z tego co wiem, powstanie publikacja. Ta publikacja powstanie do kwietnia 2013 roku, która dla Lubaniaków będzie okazją na pogłębienie wiedzy na temat Via Regia i szlaków Świętego Jakuba, a dla naszych gości z zewnątrz będzie też jakimś elementem promocyjnym miasta. Także te dwie sytuacje, które mają miejsce, czyli dzisiejsza konferencja i to, co będzie się działo w kwietniu, ma ścisły ze sobą związek i bardzo serdecznie dziękuję tutaj Łużyckiemu Centrum Rozwoju, Lubańskiemu Centrum Historycznemu, jak i Państwu, którzy będą referowali, za przygotowanie referatów, za chęć podzielenia się z nami wiedzą i przede wszystkim za to jeszcze raz chcę podziękować, że Państwo tutaj przybyli. Wprowadzono tutaj tranzyt, import, eksport ze wschodu na zachód. Pokrótce mniej więcej, jakie ważne towary sprowadzano. Przede wszystkim ze wschodu sprowadzano przyprawy korzenne. Pieprz, imbir, szafran, gałka, kwiat muszkatałowy, cynamon i cytwar. Owoce, figi, rodzynki małe i kubeby, czyli duże rodzynki. Kwas grecki, czyli cytryny. Produkty spożywcze, takie jak ryż, cukier, migdały, oliwę. Zioła lecznicze, aromaty, barwniki, materiały, luksusowe materiały. Jedwab, kamcha, brokat, aksamit, adamaszek, atłas i inne. Kosztowności, a przede wszystkim perły. Do tego jeszcze woły, sierść wielbłądzią, pióra ptasie, futerka, wina bułgarskie i wołoskie. Z zachodu z kolei sprowadzano przede wszystkim produkty włókiennicze z Nadrenii, Flandrii i Anglii, a także sukna florenckie sprowadzane na te tereny przez Norymberczyków. Wśród importowanych lub tranzytowanych produktów odnajdujemy również wina francuskie, hiszpańskie, przeróżne rodzaje piwa, a także wyroby metalowe i papier. Niezmiernie ważnym produktem importowanym z zachodniej Europy był urzec służący do barwienia tkanin, co dla górnych Łużyc jest bardzo ważne.
Głównym eksporterem był położony przy Via Regia Erfurt. Dzisiejsza konferencja historyczna pod tytułem Lubań, miasto, ludzie, droga ma przybliżyć nam między innymi historię historycznej już drogi Via Regia, która przez Lubań i nasze okolice przechodziła, a która jakby ciągle jest kultywowana tutaj w naszym mieście, dlatego że jest to potencjał, który chcemy wykorzystać przy promocji naszego miasta. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dziś, jeżeli chodzi o przyjazd osób z zewnątrz, należy postawić na turystykę. Trzeba wykorzystać fakt, że tu w Lubaniu łączą się trzy szlaki, trzy drogi, między innymi Via Regia z dwoma szlakami jakubowymi, i dziś właśnie ta konferencja ma pokazać nam, czym była Via Regia, jakie tutaj obiekty przy tej Via Regia stały, jakie osoby znane na tym terenie funkcjonowały, i tak naprawdę ma przybliżyć nam tą wiedzę, która czasami jest zapomniana, a którą warto, żebyśmy upowszechnili, promując między innymi Lubań jako jedno z docelowych miejsc pielgrzymkowych na szlaku Świętego Jakuba i na szlaku Via Regia.